Hej, ja mieszkam w Ciechanowie, to u źródła bliżej jestem, więc historię wam opowiem naszej Dodusi Rabczewskiej. Tyle osób na nią pluje, aż się serce rujnuje, a dziewczyna dobra, szczera i śpiewała dla premiera, a że sama jak kość z kości lubi tarzać się w miłości, tak jak premier, a więc teraz ona może na premiera, doda, doda, na premiera, doda, doda, na premiera. Różne snuje opowieści o swym życiu, plecie wieści, a to z jednym, a to z drugim generalnie. Lubi, lubi. Opowiada w fleszy blaskach, że jest zajebista laska. My to wiemy, ech panowie, a szczególnie w Ciechanowie. A jak laska i to z kaską, no i wie co zrobić z laską, no to będzie nie przewałka, kiedy doda na marszałka. Doda, doda na marszałka. Doda, doda na marszałka. Anatomię zna człowieka i iloraz też ma wielki, więc nie warto dłużej zwlekać, trzeba wkręcić ją w rząd wszelki, jaki nie byłby w przyszłości, to dla naszej pomyślności będzie dbała białogłowa o rodaków z Ciechanowa. Bije, bije, więc na alarm, wyleczyła nam nergala, więc to sprawa oczywista, to od zdrowia na ministra, doda, doda, na ministra, doda, doda, na ministra. Hej, kochajcie naszą Dodę za szlachetność i urodę i stawiajcie jej pomniki, wszystko zło, medialne triki. Ona mądra, zdolna, dzielna i wrażliwa, i subtelna, i pokorna, zagubiona. Taka jest prawdziwa ona. Rozpoznaje świat jej rzęsy obok Kubicy i Wałęsy, więc najbardziej tak ponętna, znana Polka na prezydenta. Doda, doda, na prezydenta. Doda, doda, na prezydenta. Doda, doda, na prezydenta. Doda, doda. A pan Marek? Wiecie, który? Na ministra kultury. Puh!